Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie tego bardzo specyficznego dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, jest to siódmy dzień tygodnia, zresztą jak zawsze w naszym programie, ale oprócz tego jest to siódmy dzień miesiąca i siódmy miesiąc. Widzę, że mnie słychać, także dziękuję Państwu, że przybyliście na moje urodziny. I dzisiaj miałem mówić troszeczkę na inny temat, ale ponieważ po drodze w ciągu tego tygodnia było mnóstwo różnych innych dziwnych zdarzeń, będziemy sobie mówili troszeczkę o czymś innym. A no właśnie z racji tych moich urodzin. Niektórzy mówią, że urodzeni w niedzielę, kiedyś przynajmniej tak mówiono, to niebieskie ptaki. To ludzie, którym wszystko łatwo przychodzi. To ludzie, którzy nie muszą pracować. Drodzy Państwo, nic z tych rzeczy. Tak naprawdę, fakt faktem, jestem leniwy. Ale dlatego, że jestem leniwy, to robię tak dużo, żeby kiedyś w pewnym momencie już nie musieć nic robić. Tak jak wy, urodziłem się w tym systemie. Tak jak wy, jestem, że tak powiem, zmuszony do działania i wykonywania pewnych mechanicznych czynności. Ale mam nadzieję, że już jestem na tyle świadomy, że za chwilę będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Dziękuję za życzenia tym, którzy je składają. Tylko tak zapytam się, tak jak mojej siostry dzisiaj, bo przeważnie te życzenia są oczywiście bardzo miłe, tak? Za nie oczywiście dziękuję, ale często są takie bardzo powszechne. Szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń i tak dalej, i tak dalej. Ja do siostry mówię, a gdzie prezent? Nie, to nie chodzi o to, że jestem taki wyrachowany, że oczekuję, tak jak kiedyś mój jeden z przełożonych mówił, że imieniny, urodziny ma raz w roku, a prezenty i oznaki uwielbienia przyjmuje codziennie, ale chodzi mi o taki gest. Jeżeli, powiedzmy sobie, dzisiaj na Zachodzie jest taka moda, że osoby, które mają jakiś jubileusz, same mówią, jaki chciałyby otrzymać prezent, więc ja mam takie życzenie. Zresztą o tym już Państwu wspominałem swego czasu. To życzenie polega na tym, abyście raz w tygodniu zaprosili jedną osobę do wysłuchania tego programu, który prowadzę. Przy takiej statystyce jedna z nich na pewno zasiądzie do tego programu. Kwestia tylko tego czasu. To jest tak na dobrą sprawę, że jesteśmy siewcami. Dzisiaj koło mojego domu przechodzili Jehowi. Nie weszli, nie zapukali. Może dlatego, że ja przy furtce nie mam dzwonka, ale ludzie bardzo, bardzo dziwnie reagują na Jehowych. Ja ich bardzo podziwiam, dlatego że oni są świadkami tego, w co wierzą. A przede wszystkim uważam, że umiejętność rozmowy i argumentacji, obrony własnego stanowiska, czyli rozmowa na argumenty, a nie używanie argumentu siły, jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Każdy używa takich argumentów, na jakim poziomie świadomości jest w danym momencie, jaki ma poziom percepcji. Znają, tu w Mińsku mnie dosyć mocno znają, chociaż ja się przeprowadziłem, a od momentu, kiedy się przeprowadziłem, to już tutaj nie przychodzą, bo to tak wyglądało, że generalnie rzecz biorąc, przychodzili młodzi ludzie, którzy bardziej słuchali tego, co ja mówię. Kiedyś przyprowadzili jakiegoś guru, nie wiadomo skąd, który wręcz chciał mi narzucać pewne rzeczy. Brałem, że tak powiem, pod włos, łapałem za słówka, za interpretację. Oni trzymają się jednej linii interpretacyjnej. Wybrali sobie z Pisma Świętego tylko jakieś tam zapisy, które są zgodne z ich własnymi oczekiwaniami, z ich własną argumentacją i tego bronią do upadłego. Powiem tak, ja odziedziczyłem tą chęć do rozmowy po moim dziadku, który jak mało kto, nie znam w życiu, nawet wśród księży, kogoś, kto by tak znał Biblię jak on. On ją kończył czytać i zaczynał od nowa. Kończył czytać jedno wydanie, brał drugie wydanie. Także też podchodził do tego na swój własny sposób.
W każdym bądź razie prawda jest taka, że nie mamy prawa nikomu niczego narzucać. Możemy o tym rozmawiać. Ludzie, którzy są, jak to się czasami mówi, słabej wiary, sami nie wierzą w co wierzą, sami nie wiedzą, w co wierzą, sami nie wiedzą, czego chcą od życia, sami nie mają własnych marzeń. Tacy ludzie boją się rozmów. Jest taki fajny film pod tytułem Ksiądz, który kiedyś został wycofany z polskich kin. Tam chodziło o księdza, który był homoseksualistą, którego wyrzucono z parafii w mieście do takiej prowincjonalnej parafii, gdzie biskup powiedział mu, że jest wrzodem na dupie Chrystusa, gdzie tam zderzył się z realiami małej wioski, gdzie ksiądz żył ze swoją gosposią, ale to był ksiądz, który był kiedyś misjonarzem. Zresztą, drodzy Państwo, polecam taką książkę, Prawdziwe dzieje papiestwa, jest do dostania w księgarniach, naprawdę otwiera oczy na bardzo, bardzo wiele rzeczy. I fanatyzm tak naprawdę jest niewskazany. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Ja zawsze mówię, ja też nie znam prawd absolutnych. To nie jest tak. My wszyscy gdzieś tam po drodze ślizgamy się po powierzchni pewnego rodzaju wyobrażeń. Wszystko, cokolwiek nas nowego spotyka, porównujemy z naszym doświadczeniem, które zdążyliśmy zebrać dotychczas. Także warto być otwartym. Warto. Zresztą to jest tak jak w tym przypowieści, chociażby papieżyca, tak? Zresztą to był taki okres pornokracji w dziejach Kościoła Watykańskiego, gdzie doprowadziła do tego, że jej dziecko, jej syn, którego poczęła razem z papieżem, został też papieżem. Później jej córka doprowadziła do tego, że jej kolejny syn został papieżem. W ogóle powiem tak, trzeba mieć do wszystkiego duży dystans. Tak samo do pewnych rzeczy, które mówią różnej maści ludzie, uzdrowiciele i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nikt nikogo nie może zbawić, tak jak nikt nikogo nie może uzdrowić. Jeżeli to się dzieje, to się dzieje na krótką metę. Zawsze jest prawo skutku i przyczyny i trzeba mieć to zawsze na uwadze. Ja już kiedyś Państwu wspominałem, że czasami się zdarza tak, że dochodzimy sami do jakichś fajnych przemyśleń i myślimy sobie tak, gdyby ludzie o tym wiedzieli, to już dawno na świecie byłoby cudownie. No i nagle się później okazuje, że czytamy jakąś książkę, jakąś pozycję i nam szczęka opada, tak? Okazuje się, że ktoś to już wymyślił, że tak naprawdę te informacje już są, tylko te informacje nie docierają do szerszej rzeszy. I ludzie budują sobie swoje wyobrażenia na podstawie szczątkowych informacji, które do nich docierają, i to też w bardzo dziwny i zawalowany sposób. Dzisiaj Państwu chciałem pokazać, to jest Nexus z 2010 roku. Zacząłem nadrabiać zaległości z lektury. I jak mówię, nie ma przypadków. Tak samo i w waszym życiu, tak i w moim. Jadę sobie w tygodniu tramwajem, siedzi chłopaczek w takiej fajnej czapeczce z daszkiem, ala USA, i ma taki znaczek z trzema siódemkami. I na tym znaczku pod tymi trzema siódemkami pisze coś takiego: gorszy od diabła. Powiem szczerze, że w tym jest dużo, dużo prawdy, bo jeżeli uwzględnimy, że pewne prawa uniwersalne, w które się wpisujemy, wchodząc w tą rzeczywistość, i ktoś, kto otwiera oczy na te prawa uniwersalne z pełną determinacją mówi o tym, no to w końcu sobie to nie ma taryfy ulgowej tak naprawdę. Nie ma taryfy ulgowej w kontekście tych praw, ale ta taryfa ulgowa jest w kontekście ilości prób do wykonania, możliwości. Każdy ma szansę na poprawę, każdy ma szansę na to, żeby następny dzień zacząć lepiej, żeby wdrażać pewne rzeczy w swoje codzienne życie. I nie tak jak swego czasu jedna pani na jednym z wykładów, który prowadziłem, mówi: no ja mogłam być dyrektorką, ale nie byłam. Nie chciałam. Pytam się dlaczego? Albo musiałabym być świnią. Tak popatrzyłem na tą kobietę i mówię: a na jakiej podstawie pani twierdzi, że pani musiałaby być świnią? Albo ludzie są tacy, śmacy i owacy. Drodzy Państwo, to hasło, o którym powiedziałem, pogódź się ze swoim sąsiadem. No rzeczywiście, niektórzy są tacy, śmacy, inni, ale tak naprawdę to my przyciągamy takich, a nie innych ludzi do siebie. To my mamy coś do przerobienia. To są nasi najlepsi nauczyciele.
I tak naprawdę, jeżeli my nie potrafimy być ponad pewnego rodzaju zdarzenia i sytuacje, a wręcz dążymy do czegoś w rodzaju zemsty, niektórzy mówią, że zemsta jest rozkoszą bogów. No nie wiem, pewnie tak, ale pewnie nie tych, z którymi mi osobiście po drodze. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem Wam przeczytać z racji tych moich urodzin, no troszeczkę, parę urywków z artykułu Szczęściarze w Afryce. Są to urywki z książki, którą napisał, tu kiedyś ktoś na czacie mówił o Jan van Helsing. On napisał kilka ciekawych książek. Książka za milion, Ręce precz od tej książki. To jest jedna z sytuacji, która go w życiu spotkała. Poznał ciekawego człowieka i to jest pewien wywiad z tym człowiekiem. Ja pozwolę sobie Państwu zacytować, bo jeżeli mówimy o zdrowiu, to tak naprawdę ja dzisiaj będę chciał też na koniec troszeczkę podsumować pewne rzeczy, o których mówimy, bo widzę, że jest taka potrzeba, że to, o czym mówię w aspekcie zdrowia, to gdzieś tam ucieka. Skupiamy się na jakichś intelektualnych rzeczach, ale ktoś, kto nie jest na bieżąco z tymi tematami, to one mu gdzieś mogą uciec. Dlatego pozwolę sobie w kontekście również tych zdarzeń z ostatniego tygodnia troszeczkę opowiedzieć o dwóch przypadkach, można powiedzieć, no ja powiem zdrowotnych, no nie do końca one tak były, ale tak jak niezbyt mili nasi sąsiedzi są naszymi najlepszymi nauczycielami, tak pewne dolegliwości, w ogóle dolegliwości i choroby też są naszymi nauczycielami. Ale teraz o artykule trochę. Mike, uważasz się za szczęściarza. Jak to rozumieć? Kiedy wpadłeś na to, że różnisz się od innych ludzi? Właściwie trudno to wyjaśnić. Jest coś takiego, że w jakimś momencie staje się jasne, że coś po prostu się zdarza. Dużo później, kiedy analizuję to, co się zdarzyło w życiu, myśli się, dlaczego to się mnie przydarzyło. Jak nie jest tak, to stwierdzamy. Oj, przepraszam, o coś pokręciłem. Ale nie jest tak, że stwierdzamy, tak, jestem szczęściarzem. Tylko właśnie o to chodzi, że zastanawiamy się, dlaczego to się przydarzyło, ale nie myślimy w tym kontekście, że to właśnie przydarzyło się nam, dlatego że jesteśmy szczęściarzami. To raczej inni to zauważają, ci obok. Ostatni raz coś takiego usłyszałem 4 tygodnie temu od pewnej sympatycznej kobiety. Powiedziała, jesteś szczęściarzem. Potwierdziłem to. Niektórzy ludzie wręcz uciekają od takich stwierdzeń i są wręcz zażenowani, jeżeli ktoś im tak mówi. Właściwie dlaczego? Ostatnio miałem też pechowe sytuacje, ale jako szczęściarz widocznie nie biorę tego do siebie. Wierzę, że szczęściarz to ten, kto potrafi uwolnić negatywne emocje, bo przecież każdy je ma. Kto ma bardzo krótką pamięć złych spraw? One co prawda wydarzały się, ale nie przyjmuje się ich jako złe. Mogę ci tylko powiedzieć, że jako szczęściarz tak myślę. Kilka tygodni temu jakiś młody człowiek, gnając swoim motorem z prędkością 80 km na godzinę, wjechał w bok mojego zaparkowanego Mercedesa i uszkodził mi cały samochód z jednej strony. To było straszne i co gorsze, byłem zmuszony sam pokryć wszystkie szkody. Ale tym, o czym ten młody człowiek nie wiedział, było to, że za moim samochodem stała stacja benzynowa, dystrybutor. Jeżeli nie wjechałby w mój samochód, to straciłby życie nie tylko on, ale i 20 pracowników tej stacji. Kiedy moi współpracownicy poinformowali mnie, że moje auto jest zdemolowane, powiedziałem natychmiast. Ostatecznie uratowaliśmy 20 osób. A nie, cholera, mam uszkodzony samochód. Nie należy też mylić tego z optymizmem. To jest po prostu podejście do życia. Drodzy Państwo, ja kilka razy Wam powtarzałem taką moją sentencję, że szczęście, tudzież bogactwo, to nie jest stan posiadania. My bardzo często uzależniamy swoje samopoczucie od posiadania czegoś lub nie. Szczęście to jest stan ducha. Szczęście to jest, czy bogactwo, to jest podejście do tego, co nas w życiu spotyka. Zazdrościmy tym, którzy jeżdżą samochodami. Ci, którzy jeżdżą samochodami, zazdroszczą tym, którzy jeżdżą Bentleyami. Ci, którzy jeżdżą Bentleyami, zazdroszczą tym, którzy jeżdżą samolotami. A cóż to innego, jak nie po prostu bardziej wyszukane zabawki dużych chłopców w przerośniętych garniturach. Znam ludzi biednych i bardzo szczęśliwych.
Znam ludzi bogatych i bardzo mało wśród nich znam ludzi szczęśliwych. Zawsze im coś nie pasuje, zawsze dokądś dążą, pędzą, nie potrafią wyciągać wniosków z sytuacji i zdarzeń, jakie ich spotykają. Ale jeżeli sobie weźmiemy do pamięci coś takiego, że tak naprawdę w życiu są tylko dwie rzeczy, albo miłość, albo strach. Jeżeli jest miłość, to nie ma miejsca na strach. Co prawda niektórzy twierdzą, że strach jest drugą stroną miłości. Ja twierdzę, że do końca tak nie jest, bo dzięki po prostu dualizmowi, na którym opiera się nasz umysł, my poznajemy to, kim naprawdę jesteśmy, według rozmów z Panem Bogiem Nathana Welsha. Także jeżeli jest miłość, jeżeli jest pewność, że ten, który tam na górze gdzieś tam, jeżeli to był ktoś, jeżeli to nie był ktoś, to byłem ja w innym wymiarze, w innej gęstości, moje wyższe ja. Niektórzy tutaj, no trzeba troszeczkę też być ostrożnym, bo ego to jest nic innego jak to, o czym mówią chrześcijanie, a nazywa się pychą. Skromność daleko idąca i zrozumienie, że wszystko, cokolwiek robimy, myślimy, prędzej czy później znajduje odzwierciedlenie w jednym czy drugim planie, w jednej czy drugiej gęstości. Także jeżeli jest miłość i takie relacje towarzyszą nam w stosunku do naszych dzieci, przecież je kochamy. Nawet jeżeli one poproszą o coś, co my wiemy, że nie jest dla nich dobre, to i tak prędzej czy później ulegniemy. To jest ich życie i mają prawo przejść przez nie tak, jak oni uważają. I podobne relacje są między nami, a powiedzmy sobie nami, z tych wyższych gęstości. Ale przez to mamy tych opiekunów również. I tutaj mówię, jest wiele szkół, wiele porównań, ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby wybudować w sobie taką niesamowitą pewność wewnętrzną co do tego, że jesteśmy częścią tego świata, że jesteśmy częścią boskości, że jesteśmy... I tutaj nie ma to nic wspólnego z chełpieniem się i taką pychą. Nawet ten ksiądz, który był wczoraj w Warszawie, nie byłem tam, ale... On jest tylko pośrednikiem, on nie może nikogo uleczyć, on może tylko komuś pomóc, wskazać drogę. I tak samo jest z każdym z nas. Każdy z nas jest pewnego rodzaju posłańcem. Każdy z nas jest pewnego rodzaju wzorem do naśladowania. Nie tylko dla naszych najbliższych, ale również do całego otoczenia, w którym się poruszamy. Także, a tam, gdzie jest strach, tam są obawy, tam jest brak pewności, zresztą ten strach jest cały czas podsycany przez istoty, które no wiedzą, na czym to polega i trzymają sznurki za ten cały układ. Ale dzisiaj troszeczkę sobie jeszcze porozmawiamy o tym, jak się po prostu temu nie dać. Zgodnie z zasadą, że choćbym przez ciemną dolinę szedł, nie zlęknę się. Nie należy tego mylić z optymizmem, to jest po prostu podejście do życia. Wyrzuca się z niego to, co negatywne. Ja bym powiedział, że może nie do końca wyrzuca, tylko sobie człowiek zaczyna zdawać sprawę, że to służy czemuś wyższemu. To jest tak jak takie puzelki, które nam się układają, większy, piękniejszy obraz. I nie ma dwóch jednakowych dróg. Drodzy Państwo, wyzbądźmy się zazdroszczenia komukolwiek, czegokolwiek. Jeżeli ktoś coś ma, co nam się podoba, to jest jego droga. My mamy swoją własną. Nasza podróż zaczyna się od pierwszego kroku z miejsca, w którym jesteśmy. Ja dzisiaj... No, w międzyczasie kolejne zdarzenie, akurat obejrzałem wczoraj krótko katastrofę lotniczą drużyny hokejowej rosyjskiej. Nawet nie wiedziałem o tym, powiem szczerze, i byłem w szoku. Zginęły 44 osoby. Najpierw 43, ta 44 trochę później. Symbolika ma ogromne znaczenie. Ja właśnie skończyłem 44 lata. Nawet trochę więcej, bo zaczyna mi się 45, tak? Także coś w tym jest, że pewne znaki do nas przychodzą, tylko musimy się nauczyć interpretować te znaki. Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby tutaj Państwu dyktować pewne rzeczy, że to mają być na przykład takie zioła czy inne. Chodzi mi przede wszystkim o to, żebyście zaczęli obserwować siebie, żebyście odbyli tą podróż od własnego umysłu do własnego serca. I teraz mały taki przerywnik. Dowiedziałem się w środę, że mój przyjaciel, z którym rozmawiałem rok temu, który ma problemy z krążącą limfą w jego organizmie, wylądował w szpitalu. No oczywiście, jak myślicie, pojechałem w piątek do szpitala. Okazuje się, że to szpital zakaźny. Nie posocznica, tylko gronkowiec i paciorkowiec. Noga jak balon.
On ma wysoką gorączkę, którą zbijają mu wszystkim, czym tylko można. Cztery antybiotyki. No wie, jakie mam inklinacje. Rozmawialiśmy rok temu. Nawet mu całą kurację opisałem. Tak bardzo strawnie wydawało mi się. Oczywiście nie zrobił tego. Dzisiaj ja już nie przeżywam tego jako jakiś stres, jako zawód. Tak naprawdę ma do tego prawo. To jest jego droga. Ale usiadłem, no i wytłumaczyłem mu troszeczkę, na czym to wszystko polega. Jak to organizm zbiera te różne śmieci po drodze, bo tak nazwijmy chociażby wszystkie toksyny wszelkiego rodzaju, o, na przykład pali, tak? Produkty uboczne przemiany materii, różnego rodzaju związki chemiczne. I tak upycha. Najpierw upycha, jest to w krwi, później ląduje to przez limfę do poszczególnych komórek. Tak jak mówiłem, mamy około 7 trylionów tych komórek. Później tam gdzieś w zakamarkach tych komórek, tak jak sprzątaczka, który się nie chce sprzątać, upycha, mówi, a posprzątam, jak już gości nie będzie. A ci goście cały czas przychodzą, bo my codziennie zjadamy 3 razy dziennie. Nie tak jak nasi przodkowie, którzy potrafili wprowadzać sobie posty. Organizm wtedy przechodził na odżywianie endogenne i spalał te wszystkie tkanki tłuszczowe, te wszystkie śmieci, które się gromadziły. Spotkałem też kobietę, która sprzedawała w sklepie z ziołami. Młoda dziewczyna z tak zawalonymi zatokami i mówię, no jest pani na dobrej drodze, tak? Tylko no trzeba pomóc organizmowi, coś więcej, bo ziołami to pani będzie następne 3 lata bawiła się i nie będzie efektu. Może być taka obawa, że po prostu pani podda się. Ale ludzie, którzy są świadomi, dla nich te informacje potrafią czasami ukierunkować. Ja nie potrafię przejść obok, jeżeli widzę, że ktoś ma na przykład czopy na twarzy, na policzkach, na czole. Podchodzę nawet w tramwaju i mówię, zrób to i to, wejdź, poczytaj sobie o diecie Daniela, o poście Daniela, przerzuć się na 6 tygodni na ziółka, żadna kosmetyczka ci nie pomoże. A czy to zrobi, czy nie, nie wiem. Tak naprawdę kiedyś komuś powiedziałem, przepraszam za wyrażenie, ale powiedziałem oczywiście niezłośliwie, w dupie mam twoje zdrowie. Mówię ci o tym tylko po to, żebyś zaczął interpretować to, co do ciebie mówi twój organizm. On cię tak kocha, że tak naprawdę nie oszuka cię nigdy. Ja nawet z racji tego, że mogę mieć niepełną wiedzę w pewnych kwestiach, bo nie ma takich, którzy wszystko wiedzą. Mogę oszukać. Lekarz? No. Popatrzmy tylko, jak to mówią, poznać drzewo po owocach jego. W każdym bądź razie i później, jeżeli wchodzimy do takiej sytuacji, oni tak naprawdę w szpitalu ratują mu teraz życie. Nie ma już skóry na nodze. To po prostu płyn surowiczny, ropa się leje z nogi, on nie może chodzić. Ale jak myślicie, jak zadzwoniłem do niego, mówię, że przyjadę, poprosił mnie o to, żebym mu kupił paczkę fajek. Na miejscu będąc poprosiłem go, żeby więcej o takie rzeczy mnie nie prosił. Dałem mu bardzo mocne takie zioła, które podniosą efektywność antybiotyków. Jest to nic innego jak wilka kora. Po to właśnie, żeby przyspieszyć proces. Zioła działają synergicznie. Oni, że tak powiem, wytłuką te bakterie, zagoi to się na pewien czas. I właśnie zacząłem mu tłumaczyć, jeżeli nie zlikwidujesz przyczyny, a ta przyczyna jest u ciebie w tym, że ty masz zawalone te wszystkie pokoje w swoim domu pod tytułem świątynia twojej duszy, a świątynią twojej duszy jest twoje ciało. Ty masz 7 trylionów komórek zawalonych, a na etapie krążenia w nodze masz zaczopowaną limfę, która nie krąży. I teraz ładowanie w siebie kolejnej chemii spowoduje to, no pożyjesz trochę, tylko jaka będzie jakość tego życia? On jest non-stop nafaszerowany na prochach przeciwbólowych. I mówię, nie masz innej drogi. Już teraz jesteś cykającą bombą. Jeszcze co było ciekawe? Ciekawe było to, że w momencie, kiedy dostał kroplówki przeciwbólowe, poczuł się lepiej, ruszył, stanął na nogi. Ja mam nadzieję, że on się nigdy na mnie nie pogniewa. Ja myślę, że przyjaciele, ja nie mówię, kto to jest, ale przyjaciele sobie potrafią wszystko powiedzieć. Ja mu to powiedziałem w oczy. Mówię, stary, ty jesteś cykająca bomba zegarowa. Jak nie zrobisz nic, to cię nie będzie po prostu w tej rzeczywistości, ale to nie znaczy, że to jest coś złego. On jakieś 2 czy 3 lata temu poszedł na emeryturę i mówię do niego, słuchaj, nie ma znaczenia, jak wielką masz emeryturę. Znaczenie ma to, jak długo ją bierzesz. I kiedy odszedł mu ból, wiecie o czym mówił? Mówił o wyjeździe, kolejnym wyjeździe do Szwecji na ryby. I mówię, i co tam będziesz robił? Mówię, to co zawsze.
Czyli będziesz się objadał i będziesz pił alkohol, który w tym momencie tobie tylko nie sprzyja, czyli będziesz dorzucał kolejnych toksyn, których organizm już nie jest w stanie przerobić. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo lubię tego człowieka. Uważam go za przyjaciela, za kogoś, kto jako jeden z nielicznych w życiu mi bardzo pomógł. I czasami człowiek chciałby pomóc drugiej osobie, ale się nie da. Po prostu się nie da. Zobaczymy, jaką podejmie decyzję. Ja zawsze mówię, że jestem kimś, który stoi obok. Jeżeli ktoś chce, to pomogę. I teraz droga w jego przypadku jest taka: oczyszczanie z tych wszystkich zawalonych komórek, czyli oczyszczanie komórek. Najpierw będzie utoksyczniona bardzo zawalona śmieciami krew, która będzie musi przechodziła przez nerki, trzeba wzmocnić nerki. No już nie mówię o tym, że nerki ma tak napuchnięte, że szkoda gadać. Czyli tak naprawdę, jak to się wszystko ruszy, no trzeba będzie go bardzo, bardzo wzmocnić, i nerki, i cały organizm. No ale pomalutku, jak to wszystko pójdzie, no w pierwszej kolejności musi być krążenie w limfie. To wszystko, limfa opłukując cały organizm, wszystkie te pokoje, będzie to wyrzucała do krwi, z krwi na zewnątrz. Może nawet w skrajnym przypadku, przy bardzo dużej ilości ziół, które podnoszą odporność organizmu, wywalać to przez skórę. I on myślał, że on się nabawił tego gronkowca, bo gdzieś tam się w jakimś stawiku u siebie wykąpał. On mówi: stary, nie, ty miałeś tego gronkowca i tak naprawdę to ty powinieneś mu podziękować, bo on ci po prostu coś uprzytomnił. A druga rzecz, te żyjątka, one cię ratują, bo one chcą posprzątać to, co zostało gdzieś tam nagromadzone przez ciebie, ale nie będą w stanie, jeżeli ty im nie pomożesz. Mówię, ostatni gwizdek miałeś rok temu. Teraz po prostu one cię zjedzą. To jest tak jak cywilizacja ludzka, która rozpasana zjada żywiciela, którym jest Ziemia. Po prostu te bakterie rozpanoszą się, nie zapanujesz nad nimi. One nie będą w stanie. To jest tylko chwilowe, tak naprawdę przyduszenie ich działania na krótki moment. Na jak krótki, na jak długi, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Mówię o tym po to, bo być może komuś, kto widział o podobnych przypadkach, to uzmysłowi to, a może podejmie jakieś działania. Z tym, że jeżeli już mówimy o działaniach, to niech to będą działania z trzech płaszczyzn: myślę, mówię, robię. Czyli mentalnie, duchowo i fizycznie ma być pełna zgodność, a nie na zasadzie takiej, że idę do lekarza, lekarz daje mi procha i powiem po młodzieżowemu, a dalej mam. No nie powiem po młodzieżowemu, no powiem delikatnie, wyjechane, tak? Mam to gdzieś. Bo to on ponosi odpowiedzialność za moje życie. Nic z tych rzeczy. My sami ponosimy odpowiedzialność za nasze życie. I tak jak ja dzisiaj, ponieważ byłem w tym szpitalu, no siłą rzeczy musiałem wchłonąć jakieś wirusy, mam taki gorszy dzień. Mam gorączkę, i tak naprawdę zaczęło około południa. Ja jutro będę latał jak fryga. Poszły odpowiednie preparaty, poszły odpowiednie zioła, żeby wzmocnić organizm. Ja to traktuję jako pewnego rodzaju szczepionkę. Ale tak to wygląda. Mój organizm bardzo szybko i bardzo silnie reaguje na takie rzeczy. No z racji tego, że no, tam już jest tak, jak jest, no. Ale to nie powoduje we mnie żadnych jakichś sytuacji stresogennych albo strachu. Bo ten strach powoduje, jak człowiek jest nieświadomy tego, co się z nim dzieje, powoduje potęgowanie objawów. Zgodnie z tym, o czym mówię, ta holistyka to jest ustawienie sobie w głowie pewnych rzeczy, czyli mental, świadomość tego, co się ze mną dzieje. Lekarze o tym nie mówią, nie informują. Ludzie się boją pytać. Często oni też nie wiedzą. Albo próbują zahuczeć, albo używają troszeczkę innych metod. No różnie to bywa z tymi lekarzami. Ale tak naprawdę to wy ponosicie odpowiedzialność za to, co się dzieje z wami. Nikt więcej. Ja chciałbym, żeby to tak bardzo mocno gdzieś utkwiło w was. I to takie moje życzenie w zamian za te, no, życzliwe słowa i energię, które wysyłacie do mnie. W każdym bądź razie zadzwoniła też do mnie siostra i mówi, że tam gdzieś jakieś tam pani, koleżanka samotna ma łuszczycę. Ma łuszczycę. I ta łuszczyca, no po prostu ją bardzo atakuje, tak? No, drodzy Państwo, łuszczyca to jest autoimmunoagresja. I teraz tak, dla porównania te dwa przypadki. U jednego to jest tak, że puchnie, że jest gruby, że nawadnia się, a u drugiego znowuż organizm próbuje te wszystkie śmieci wywalać.
Wywala przez skórę. Jeżeli chodzi o astmę, nie astmę, tylko łuszczycę, no to tutaj organizm, ten jego system immunologiczny już tak jest ślepy. Ja kiedyś porównywałem system immunologiczny do obrony w danym państwie, szczepie, tak? Państwo jest tak silne jak wojsko i policja. Jak nie ma wojska, a policja albo jest banda urzędników, zresztą ja sam byłem urzędnikiem, ale no, nie życzyłbym żadnemu wojskowemu mi stanąć na drodze swego czasu. Chociaż mają takie metody, że człowiek nawet nie wie, jak kończy z tym światem, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo jeżeli ktoś nie rozumie, że siedzi na gałęzi, którą sam podcina i bierze za to judaszowskie srebrniki, no to jego pobudka będzie bardzo bolesna. Ale czy to jest złe? No nie. Tak naprawdę to jest jego droga i ma prawo tą drogą pójść, tak? Gorzej jest, jeżeli uszczęśliwiamy innych na siłę, i to jest właśnie to deprawowanie maluczkich, tych nieświadomych, bazowanie na nich. Wchodzimy, zapętlamy się w tak zwane koło samsary i robimy mnóstwo dziwnych rzeczy, ale mówię teraz o przypadku. I ta policja wewnętrzna jest wtedy ślepa. System immunologiczny nie widzi, z kim ma walczyć, walczy ze własnymi komórkami. Objawia się to w tym momencie, neutralizuje w ten sposób, że przez skórę wywala na zewnątrz. I często, kiedy to się pojawia, zaczyna się pilnować, są pewne złagodzenia, czasami można farmakologicznie uzyskać pewne złagodzenia, ale tak naprawdę no, trzeba diametralnie zmienić sposób odżywiania, wprowadzić pewne rzeczy. I to, że ktoś jest szczupły i nie ma żadnych problemów, to wcale nie znaczy, że proces gromadzenia śmieci w jego organizmie się nie przebiega, że tego nie ma. Sztuka polega właśnie na tym, żeby żyć tak i funkcjonować tak, żeby ten proces oczyszczania był silniejszy i miał większe zasoby, większą moc, aniżeli to, co wrzucamy organizmowi. Żeby ta sprzątaczka po prostu zdążyła szybko posprzątać. Tak jak to się dzieje u mnie. I tego też Państwu życzę, bo to jest pewna droga. No, u mnie to trwało ponad 10 lat. Ja dzisiaj mam zupełnie inne podejście, dlatego mówię o tym, a też proszę mi nie wierzyć, sprawdźcie na sobie. U każdego to trochę inaczej, nim trochę, no inaczej przebiega. Jeden jest taki, drugi taki, jeden ma do przerobienia pewne rzeczy na poziomie mentalnym, drugi ma do przerobienia rzeczy na poziomie duchowym. Bardzo duże znaczenie mają relacje. No i ogromne znaczenie ma podejście do życia. To jest artykuł, który dzisiaj teraz Państwu czytam. Dlatego teraz do niego wrócę, bo myślę, że on ma ogromną wartość poznawczą i po to, żebyście mogli sobie pewne rzeczy poukładać. Ale jak to wszystko się zaczęło? Przed wielu laty stwierdziłem, że oddaję się Bogu. To był okres w moim życiu, kiedy stawiałem sobie pytania. Co ja tu właściwie robię? Dlaczego tu jestem? Powiedziałem Bogu, że będę dla Niego. Czy to była modlitwa? Tak, to była modlitwa. I jasno powiedziałem, że może mnie traktować jak narzędzie, by sprowadzić na ziemię to, czego pragnie. Powiedziałem, jestem Twoim aniołem. Być może to brzmi teraz szaleńczo, ale tak to wtedy wyraziłem i później wiele się zdarzyło. Drodzy Państwo, w moim życiu było podobne zdarzenie. Dzisiaj pewnie ubrałbym to w inne słowa, ale tutaj chodzi o jedną ważną rzecz, żeby wewnętrznie być pewnym tego, czego się chce. Tak samo jest z marzeniami. My często marzymy, wszyscy chcieliby pieniędzy, ale nie mówią jakich. Nie mówią po co. Często jest tak, że pieniądze by tego człowieka wręcz zepsuły, dlatego ich nie dostaje. Zepsuły w tym kontekście, że zszedłby z własnej drogi rozwoju duchowego. To była prosta sprawa. Jeżeli chce się żyć świadomym, a nie egoistycznym życiem, to w jakimś momencie dochodzi się do punktu, w którym rodzi się pytanie, co tu robimy na ziemi? Moje życie, mój zawód możesz traktować zgodnie z mottem. Co to daje? Nie tylko mnie, ale i innym. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że chcę wieść życie, w którym mogę wiele dać także innym, podobnie jak nauczyciel. Ale wtedy byłem jeszcze bardzo młody, co miałem innym do powiedzenia. Po tej żarliwej modlitwie moje życie zmieniło się całkowicie. Wiele się nauczyłem, pojawiły się przede mną nowe możliwości. Nawet nie wiesz, jak wiele możliwości się może pojawić. Ile miałeś wtedy lat? 22 lata. Ja mam nadzieję, że to słyszy mój siostrzeniec. On ma aktualnie 22 lata i on sam nie wie, co ma ze swoim życiem zrobić. Uzależnia to od innych. A gdzie jego wolna wola? On ma żyć, może to zabrzmi trochę głupio, dla siebie. Ma iść własną drogą, ścieżką. Możliwości jest tak wiele. Tylko po prostu trzeba chcieć i się zdecydować i swoją postawą udowodnić, na czym nam naprawdę w życiu zależy.
Oczywiście łatwo jest być bohaterem za cudzymi plecami, ale sztuką jest udowodnić, kim się jest wtedy, kiedy jest trudno. I na tym to właśnie polega. W ten sposób się doskonalimy. Co zdarzyło się potem? Zacząłem działać. Bóg jest gdzie indziej. Tylko Bóg jest nie gdzie indziej, tylko we mnie. To oznacza, myśląc konsekwentnie do końca, że Bóg jest we mnie i ja jestem z Bogiem. Dla mnie nie istnieje podział na to, co boskie i ludzkie, ponieważ wszystko powstało z Boga. Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, są częścią Boga i Bóg realizuje się w nich. Te dialogi pomiędzy mną i Bogiem są w zasadzie moimi dialogami ze mną samym. Kiedy rozmawiam z Tobą, rozmawiam z Janem. Rozmawiam także z Bogiem, z częścią Boga. W pewnym momencie w wyniku naszego wychowania religijnego zaczyna się myśleć, przecież to jest bluźnierstwo. Religie mówią, ponad tobą jest ktoś, kto kształtuje twoje życie, komu musisz się spowiadać, w jaki sposób żyjesz. Uważam, że tak nie jest. Musisz wsłuchać się w swój wewnętrzny głos, który jest głosem Boga. I ja to zrobiłem. Jeżeli wewnętrzny głos coś do mnie mówił, reagowałem i nie wahałem się. I to jest to, o czym Państwu mówię, wsłuchanie się w siebie. Nie ma dwóch jednakowych dróg, każdy idzie swoją własną i te sygnały do nas przychodzą. Miałem wówczas 22 lata i powtarzał mi się pewien sen. Śniło mi się, że jestem aktorem, mimo iż w owym czasie uczyłem się w szkole technicznej i byłem tuż przed jej ukończeniem. Śniło mi się, że bycie inżynierem nie jest w moim powołaniem, że powinienem zostać aktorem. Muszę w tym miejscu zauważyć, że do tej pory nie miałem absolutnie nic do czynienia z aktorstwem i nigdy o tym nie myślałem. Sam byłem tym snem zaskoczony. Na wszelki wypadek pojechałem do szkoły teatralnej w Zurychu i przypadkowo spotkałem tam najważniejszego człowieka w tej szkole, któremu powiedziałem, że chcę zostać aktorem. Człowiek ten roześmiał mi się w oczy i wyjaśnił, że nie mogę zostać aktorem, bo właśnie zakończyły się egzaminy wstępne. Powiedziałem mu wtedy, to niemożliwe, będę aktorem, śniło mi się to. Wówczas zauważył trochę szorstko. Egzaminy się zakończyły i nie mogę tego zmienić. Ponownie stwierdziłem, że to niemożliwe, że muszę przystąpić do egzaminów, ponieważ ostatecznie śniło mi się to. Drodzy Państwo, jak wielu ludzi już na tym etapie by zrezygnowało. Człowiek ów stwierdził, tak, są jeszcze egzaminy, ale tylko dla obcokrajowców. Odpowiedziałem, jestem obcokrajowcem, mam niemiecki paszport. W porządku, odpowiedział. W takim razie przyjdziesz jutro rano i wystąpisz. Nic nie przygotowałem, nie miałem pojęcia o aktorstwie. Nie wiedziałem też, że należy przygotować występ, bo i skąd? Po prostu w nocy śniło mi się, że powinienem zostać aktorem. Na dodatek ten człowiek dał mi trzy dzieła. Ody, coś z Szekspira i coś austriackiego komika. Nawet tego nie przeczytałem. Pojawiłem się nazajutrz rano, nic nie umiejąc. I zdałem. Najśmieszniejsze było to, że komisja egzaminacyjna nie miała pojęcia, co prezentuje. Byli tam wszyscy wykładowcy, sami ważni ludzie. I byłem ja. Rzucono w moim kierunku wyimaginowaną piłeczkę, która wyśliznęła się z moich rąk, a następnie wpadła pod stół, a potem pod scenę. Ja odegrałem scenę poszukiwania tej piłki, której nie było. Widocznie spodobało się to komisji, ponieważ zdałem. Ale nie to było najistotniejsze. Najistotniejszy był fakt, że świat duchowy, który mnie otaczał, a którego wówczas nie potrafiłem rozpoznać, wiedział, co muszę zrobić, ponieważ to było przeznaczeniem w moim życiu. Dlatego egzaminatorzy nie mogli zdecydować inaczej. Byli jakby otumanieni. Inaczej nie potrafię sobie tego wyjaśnić. To była metoda Stanisławskiego, Akademia Teatralna w Zurychu, która zakłada głębokie wejście w świadomość wewnętrzną. Zwolennicy tej metody stoją w opozycji do metody Strasburga, mówiącego o wyjściu z wewnątrz na zewnątrz. Duchowy świat wiedział, że to wykształcenie jest mi potrzebne, by ustalić, co we mnie drzemie, kim naprawdę jestem. To był w moim życiu pierwszy krok do świadomości. Dziś wiem, dlaczego egzaminatorzy nie mogli powiedzieć nic innego jak tak. Ponieważ myślę, że to jest to. Rzeczywistość jest odbiciem naszej świadomości. Ja Państwu bardzo wiele razy już o tym mówię, że każdy z nas, no to jest pewna siła, nasza świadomość to jest pewna siła, która kreuje nasz własny świat, wszechświat i nasze własne otoczenie i wszystko to, co się w nim dookoła nas dzieje. I to, co dzisiaj jest na świecie, tak naprawdę jest konsekwencją zbiorowego, że tak powiem, takiego układu cząstkowych sił. Jakbyśmy połączyli te wektory, to tak naprawdę jest to pewnego rodzaju wypadkowa tych wszystkich poszczególnych zbiorowych, indywidualnych świadomości.
Ja swego czasu wyraziłem nawet niedawno do kogoś, że no Hitler też będzie zbawiony. No święte oburzenie wywołałem u katolików. Ja mówię, tak, bo on był potrzebny. On był wypadkową zbiorowej świadomości poszczególnych istot, które na tej planecie funkcjonowały. I tak naprawdę tylko od nas zależy, czy będziemy szli w takim czy w innym kierunku. A w jakim to kierunku idzie, no to już chyba Państwu nie muszę mówić. Macie dookoła różne programy i na wolnej ludzkości i tak dalej. Ale no, trzeba w końcu zrozumieć, że to, co się będzie działo dalej, też zależy od nas. To nie jest tak, że grupa decyduje. To każda cząstkowa indywidualność ma wpływ później na to wszystko, co jest dookoła. Ja na końcu Państwu pokażę bardzo krótko jedną rzecz, też z tego numeru, która mi coś uświadomiła. I powiem szczerze, byłem porażony, jak do tego wniosku doszedłem. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale to, czy to się zrealizuje, będzie zależało tylko i wyłącznie od ludzi i od tego, czy ich poziom świadomości będzie na tyle silny, żeby pójść tą drogą. I tak jak Anastazja, która w pewien sposób kształtuje postawy, kształtuje nastawienie, to jest coś, z czym jest po drodze. Także trzeba sobie samemu odpowiedzieć, czy nie będę dyrektorem, bo musiałbym być świnią, czy nie będę dyrektorką, bo musiałabym być świnią, to jest kolejny stereotyp, który gdzieś tam ktoś nam wyhodował. Jeżeli człowiek się nastawi, to dokładnie ma takie otoczenie, jakie chce mieć. I uwierzcie mi, te siły zewnętrzne, ja nie chcę teraz wchodzić w te wszystkie poziomy eteryczne i tak dalej, tak jak to mówi teozofia, ale możecie to przenieść, ci, którzy słuchają hiperfizyki, możecie to przenieść na tą płaszczyznę. Co było później? Wszechświat wyraził zgodę. Wiem o tym. Oczywiście dopiero dziś. Wtedy nie wiedziałem, po prostu działałem i nie myślałem o tym. Byłem popularnym aktorem, występowałem w wielu teatrach, a z czasem czułem się coraz bardziej wypalony. Aktorstwo nie przyczyniało się do mojego rozwoju. Na początku drogi nie wie się, dokąd ona prowadzi. To następuje etapami. Dzisiaj to rozumiem, ale wtedy nie wiedziałem o tym. Dziś wiem też, że ćwiczenia stosowane w metodzie Stanisławskiego znajdujemy w buddyzmie. Ale wtedy nikt mi o tym nie mówił. To były ćwiczenia oddechowe, inne techniki, które przekazuję swoim współpracownikom w restauracji. Wszyscy oni nie potrafili prawidłowo oddychać, dlatego nauczyłem ich, jak to robić. Młodzi ludzie, którzy zaczynają u mnie pracę, nie potrafią mówić, prawidłowo się wyrażać, patrzeć w oczy, nie umieją oddychać, a więc muszą się tego nauczyć. Później znowu pojawiły się sny. Tak, miałem jechać do Anglii. Kompletnie nie miałem pojęcia, po co, co mi się śniło, że jadę do Anglii. Poczułem w sobie impuls, że muszę zdobyć wykształcenie filmowe. Wcześniej miałem już drobne epizody filmowe i pomyślałem, to będę teraz to robił. Wiedziałem, że chcę być w Anglii, ale nie wiedziałem, że zostanę producentem filmowym. W Londynie skończyłem Leaves, mając 13 tysięcy franków szwajcarskich na koncie. Najśmieszniejsze było to, że pod koniec trzeciego roku wiedziałem, że potrzebuję 180 tysięcy franków szwajcarskich i do dziś nie wiem, jak zdobyłem te pieniądze. Otrzymałem też małe stypendium od władz szwajcarskich. Dali mi 30 tysięcy franków, gdyż byłem wówczas dość znany w Szwajcarii, co daje razem kwotę 43 tysięcy franków szwajcarskich. Ale skąd wziąć resztę? Do dziś nie mam zielonego pojęcia. Wyprodukowałem film, kierowałem postprodukcją innego. To był film południowoafrykański, którego byłem współproducentem. Istotny w walce z apartheidem. Wtedy nie wiedziałem, że to będzie tak ważny film, podobnie jak i to, że wyemigruję do RPA. Pamiętam, jak przeszedłem do producentów filmu z pieniędzmi w reklamówce, których naturalnie nigdy więcej nie zobaczyłem. Kiedy to mówię, wiem, że to jak brzmi, jakbym był szalony. Decydujący moment w moim życiu. Miałem świadomość, czym są pieniądze. Porównuję to do aktora, który się uczy, jak biec i który zadaje sobie pytanie, dlaczego muszę uczyć się biegać? Przecież to potrafię. Istota tkwi w tym, że jeżeli nie jesteś tego świadomy, to tego nie umiesz. Jeżeli masz przed sobą 1000 widzów, którzy na ciebie patrzą, nie potrafisz biec. Pewnego dnia staniesz się tego świadomy i wtedy się zatrzymasz i spojrzysz w dół na publiczność w teatrze, a 1000 osób spojrzy w górę na ciebie. A wtedy nie będziesz mógł więcej oddychać, ani biec, ani mówić. Dlaczego? Ponieważ nie jesteś świadomy swojego biegania. Podobnie jest z pieniędzmi.
Pewnego dnia uświadamiasz sobie, czym one są dla ciebie. Przedtem były tylko środkiem wykorzystywanym po prostu przez ciebie, bez zastanawiania się nad nimi. Nagle zaczynasz myśleć, co robię, jakich nie będzie. I tak się stało. Aby zarobić pieniądze, zacząłem pisać scenariusze. Mieszkałem już 3,5 roku w Anglii. Moja ówczesna przyjaciółka, obecnie żona, mieszkała ze mną. Podeszła do mnie, dała mi 1,5 funta i powiedziała, idź kup kebab. To nasze ostatnie pieniądze. Odpowiedziałem, jak to? Nie mamy więc żadnych pieniędzy? Nie, ani grosza. Odpowiedziała chłodnie. Sam się zapytałem, jak to możliwe? Niestety nie mamy więcej pieniędzy, stwierdziła ponownie. Po krótkiej przerwie, może porozmawiałbyś z Johnem Wu, producent filmowy. Odpowiedziałem, czemu nie? Był u nas 4 razy i wtedy koniecznie chciał mnie mieć u siebie. Zastanowiłem się i powiedziałem, cholera, to się nie uda. On ma 160 pracowników i nigdy nie dostanę się do niego bezpośrednio, pomijając fakt, że może nie być go w biurze lub może być nieobecny gdzieś w Szwajcarii. Byłem naprawdę zdesperowany. Miałem tylko 1,5 funta do dyspozycji. Teraz uważaj. Dzwonię na centralę i kto podnosi słuchawkę? Osobiście szef. Witam pana, panie W. Co u pana słychać? Mike, człowieku, jakie szczęście, że się odezwałeś. Co u ciebie słychać? I zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, oznajmił. Mamy ważne spotkanie z japońskimi inwestorami. Kiedy możesz się pojawić? 2 dni później byłem w Szwajcarii i siedziałem przy stole z przedstawicielami grupy inwestycyjnej z Japonii. Rozmawialiśmy na temat telewizji cyfrowej. On stworzył dużą telewizję w Europie i pełnił tam rolę szefa produkcji w należącej do niego firmie filmowej, która współfinansowała to przedsięwzięcie. Negocjacje toczyły się na poziomie 1,5 miliona dolarów. Cofnijmy się na chwilę 1,5 rok wstecz. To było naprawdę szaleństwo. Byłem wtedy strażnikiem w firmie Securitas pracującej w UBS. Jest to bank szwajcarski, ponieważ oprócz studiowania musiałem jakoś zarabiać pieniądze. Krótko mówiąc, byłem kiedyś przez 3 tygodnie strażnikiem w tym banku, w którym 1,5 roku później siedziałem i negocjowałem projekt warty 1,5 miliona dolarów. Cofnijmy się jeszcze dalej. Z kim współpracowałem w Anglii? Z ludźmi z RPA. I dlatego zacząłem czytać o tym kraju, zakochałem się w nim. To było w 1989 roku. Podjąłem decyzję, że na moje pierwsze honorarium spędzę urlop w południowej Afryce. Będąc tam, po 10 minutach kupiłem farmę. Po 10 minutach? Po 10 minutach dostałem kontrakt. A farmę kupiłem 2,5 godziny później. Będąc 2 godziny w tym kraju, czułem, że muszę odwiedzić agencję nieruchomości. Tyle tylko, że byliśmy na środku sawanny, gdzie nie było kawałka drzewa. Nie było nic oprócz drewnianego domku. Powiedziałem to do mojego przewodnika. Wejdź tam. Dlaczego? Odparł. Tam nic nie ma, to jest ruina. Jak oni mogą sprzedawać nieruchomości? Mimo to wejdź. W środku siedział samotnie człowiek, którego zapytałem, jakie są możliwości zakupu tejże nieruchomości. Nie mam nic, odpowiedział trochę burkliwie. Niemożliwe. To nie może być tak, że kiedy tu jestem, nic nie macie. To nie ma sensu. W tym momencie z drugiego pomieszczenia wyszedł mężczyzna z kolą i kawałkiem papieru w ręku. Co pan trzyma w ręku? Zapytałem. Mężczyzna podszedł i powiedział. Przyszło w tym momencie. Nowa oferta. To jest farma. Jedźmy tam, odparłem spontanicznie. Nie, to niemożliwe. Dopiero jutro. Poprawił mnie ten pierwszy. Nie, jedźmy teraz, naciskałem. No i wsiedliśmy do starego Mercedesa i pojechaliśmy tam, wszedłem na taras domu, obróciłem się i powiedziałem, tu jest także jezioro. Spojrzałem na sprzedawcę z agencji nieruchomości i poprosiłem o umowę kupna-sprzedaży i natychmiast ją podpisałem. Ile miałem wtedy pieniędzy? 20 tysięcy franków szwajcarskich. Wpłaciłem to. Mój przyjaciel dał taką samą kwotę i w ten sposób nabyliśmy nieruchomość, mimo iż nie mieliśmy całej sumy. Będąc w Szwajcarii, poszedłem do banku i poprosiłem o pieniądze i dali mi je, nie pytając o nic. Takie były wtedy czasy. 10 minut później miałem pieniądze w ręku i za 5 lat głodując spłaciłem wszystko do ostatniego franka. Z tych pieniędzy powstała restauracja, w której siedzimy. Drodzy Państwo, myślę, że nie będę dalej czytał. Odsyłam do artykułu. Szkoda mi trochę dzisiaj czasu, nie chcę wam przedłużać, a myślę o takich głównych wątkach, które chciałbym wam dzisiaj przekazać. Przeczytam tylko końcówkę, wnioski. Wnioski autora tego wywiadu.
Ten mały epizod z Mike'iem być może nie jest pasjonujący dla tych, którzy patrzą z boku. Mnie, czyli temu, który napisał tę książkę, który całkowicie poświęcił się temu zagadnieniu i słyszał, co Mike mówi. Pasuje on doskonale do tematu i jest rodzajem potwierdzenia zawartych w książce tez. To było pasjonujące. Synchroniczność w najpełniejszej formie. Drodzy Państwo, i to się nazywa właśnie synchroniczność. Jeżeli macie wewnętrzny głos, którego słuchacie, no nie ma takiej siły na tym świecie, żeby was zatrzymała w drodze, którą macie przejść. No po coś żyjemy. A nie tylko po to, żeby przerabiać pokarm na nawóz. Także to ten artykuł. Kolejny. Taki bardzo krótko. Oj, coś mi tutaj się zawiesza. Dobra, to ja przeskoczę. Artykuł pod tytułem Kwantowa. A, już wiem, o co chodzi. Dobra, tak, poszło. Kwantowa psychiatria, gdzie nauka spotyka się z duszą. I tu jest bardzo ciekawie pokazane, jak na przestrzeni historii, dziejów, nauka wpływała na pewnego rodzaju postawy. Myślę, że warto parę rzeczy tutaj przeczytać, żeby sobie zdać z tego sprawę. Ogólny pogląd głosi, że umysł ma charakter epifenomenalny, to znaczy wtórny w stosunku do funkcji mózgu. Uważa się, że umysł generuje świadomość. Nie jest to logiczne założenie, ale brzmi stosunkowo rozsądnie. W jaki sposób coś, co nie ma fizycznego charakteru, może być tworem czegoś, co ma charakter wyłącznie fizyczny? A jednak takim założeniem posługuje się w codziennej praktyce świat bazujący na poglądzie mechanistycznego, materialnego wszechświata, w którym pięć zmysłów uważa się za jedyne, wiarygodne źródło informacji. Zamierzam wysunąć argumenty przeciwko temu materialistycznemu poglądowi na świat, dlatego początki sięgają poglądów głoszonych ponad 300 lat temu przez Kartezjusza i Isaaca Newtona. Kartezjusz ustanowił złotą naukę nauk empirycznych, która głosi, że nic nie może być uważane za prawdę, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest prawdą. Zaś Newton stworzył fundamenty świata mechanistycznego, w którym czas jest wartością absolutną, a przestrzeń ma strukturę określoną prawami ruchu. Od tego momentu rozdźwięk między religią i nauką zaczął się pogłębiać. Kościół nie mógł już utrzymać, że wie, na jakiej zasadzie działa wszechświat. Świat duchowy i fizyczny zaczęły się coraz bardziej od siebie oddalać. W XIX wieku nowa nauka, psychologia, pomogła w redefiniowaniu świata umysłu w terminologii świeckiej. Zygmunt Freud postrzegał religię jako masową obronę przeciwko neurozom i nawet Carl Jung ograniczył się wbrew swojej własnej drodze duchowej do zdefiniowania duszy jako czegoś żyjącego w człowieku, czegoś, co prowadzi swoje własne życie i jest siłą sprawczą życia. Psychiatria jest ukierunkowana na udowodnienie swojej oryginalności i prawdziwości jako nauki równej pozostałym i niewiele uwagi poświęca duchowości. Tym niemniej badania ankietowe przeprowadzone w 1997 roku w Fundacji Zdrowia Psychicznego wykazały, że ponad 50% osób objętych badaniami uważa religię lub wiarę w duszę jako równie ważny czynnik wspomagający walkę z chorobami umysłowymi. Ustaliłem, że psychiatrzy, którzy prywatnie przyznają dużą rolę czynnikowi duchowemu, często unikają rozmów na te tematy ze swoimi pacjentami, ponieważ ich medyczne, psychiatryczne i psychoterapeutyczne wykształcenie, jakie otrzymali, nie obejmuje tego. Wpływ newtonowskich idei jest ogromny. W naszym naukowym modelu psychiki nie ma miejsca na duszę. Przed urodzeniem i po śmierci nie ma nic. Wszystko należy rozumieć jako coś, co ma swoje źródło w naszej czasowej, fizycznej egzystencji, w której nasze ludzkie ja jest jedynym źródłem świadomości. Każdego z nas stanowi odrębną jednostkę ograniczoną rozmiarami nowej powłoki skórnej i poruszającą się w stałym, bezosobowym, trójwymiarowym wszechświecie, całkowicie obojętnym na nasze pojawienie się i odejście. Niewielu przypuszcza, że depresja jest dolegliwością współczesnego świata. W pierwszych 5 latach wchodzenia Prozaku na rynek wydano ponad 10 milionów recept na ten lek. I to są dane z 1994 roku. Także, drodzy Państwo, no taką cenę płacimy za niewiarę w duszę, no, w to, co jest czymś więcej, aniżeli tym, co możemy dotknąć. Kwantowa świadomość.
Newtonowska nauka została po raz pierwszy zepchnięta ze swojej grzędy 70 lat temu. I zobaczcie, 70 lat temu nauka newtonowska została podważona. Ale zobaczcie, do tej pory ilu ludzi wierzy w te pewne systemy, slogany, które zostały nam zaimplementowane. Wraz z narodzinami mechaniki kwantowej pogląd, że nasz fizyczny świat jest czymś stałym, niezmiennym i niezależnym od umysłu okazał się nie do obrony. I tak na przykład słynny eksperyment falowo-cząsteczkowy wykazał, że kiedy wiązka światła jest przepuszczana przez pojedynczą wąską szczelinę, subatomowe pakiety światła, zwane kwantami, uderzają w ekran dekodera tak, jakby były miniaturowymi pociskami. Kiedy na drodze wiązki świetlnej ustawimy dwie równoległe szczeliny, przechodzące przez nie światło generuje na ekranie obraz interferencji falowej, podobnie jak to się dzieje, kiedy nakładają się na siebie fale na wodzie wywołane wrzuceniem do niej kamieni. Elektrony nie są już postrzegane jako cząstki wirujące wokół jądra, zaś atomy nie przypominają już miniaturowych układów słonecznych. Zamiast tego uważa się, że elektron jest rozmazany na całej przestrzeni fali kwantowej, która zapada się do postaci cząstki jedynie wtedy, gdy świadomy obserwator dokonuje pomiaru. Ani pozycji, ani prędkości elektronu nie da się jednocześnie ustalić, ponieważ w chwili, gdy fala kwantowa się zapada, istnieje jedynie statystyczne prawdopodobieństwo, że elektron pojawi się tam, gdzie się go spodziewamy. Może on równie dobrze zmaterializować się setki, tysiące, nawet miliony kilometrów dalej. Kiedy już tak się dzieje, pojawia się on tam w czasie zerowym. Zarówno przestrzeń, jak i czas zostają pominięte. Oto cytaty autorstwa trzech wybitnych fizyków. Podstawowy proces natury zachodzi poza granicami czasoprzestrzeni i jednocześnie generuje zdarzenia, które można umiejscowić w czasie i przestrzeni. Stapp, 77 rok. W ostatecznej konsekwencji cały wszechświat wraz ze wszystkimi jego cząsteczkami, łącznie z tymi, z których składają się ludzie, ich laboratoria, instrumenty pomiarowe, etc., należy zrozumieć jako jedną całość, zaś analiza jej oddzielnie istniejących części nie ma znaczenia zasadniczego, nie ma w ogóle znaczenia zasadniczego. I to jest Bohm, 83 rok. Wszechświat istnieje w formie bezpostaciowego potencjału w miriadach możliwych dróg, odnóg istniejących w transcendentalnej dziedzinie i manifestuje się jedynie wtedy, gdy jest obserwowany przez posiadającą świadomość istotę, Goswami. I to jest 93 rok. Dziedzina kwantów i fizyczny świat, który się z niej wyłania, są niepodzielną jednością. Co jeszcze bardziej niesamowite, wydaje się, że te nasze świadome postrzeganie tworzy świat fizyczny. Drodzy Państwo, no czyż tak nie jest? Przecież to my tworzymy to otoczenie, w którym jesteśmy. Tylko ktoś nam wmówił, że tak nie jest. Że on ma monopol na prawdę. I czym się to różni od fanatycznych religii, które uzurpują sobie prawo do tłumaczenia pewnych prawideł? Tak naprawdę każdy z nas ma pewien potencjał. Pytanie, czy wykorzystuje. Ja często mówię, że mięsień, a tutaj mówię o mózgu, nieużywany zanika. Każdy mięsień nieużywany zanika. Ktoś kiedyś powiedział, że w XXI wieku więcej się sprzedaje leku, operacji robi na ten... mogę coś przekłamać, nie pamiętam, kto to powiedział. Więcej leków na erekcję, tak, Viagra i tym podobne różne preparaty. Więcej się robi operacji plastycznych powiększania piersi, aniżeli dba się o funkcję swojego umysłu. I dojdzie do tego, według słów tego autora, że kiedyś będziemy mieli społeczeństwo wielkimi cycami, wielkimi narządami rodnymi, ale zapomnimy, do czego one służyły. Także myślę, że wystarczy tyle z tego artykułu i na koniec powiem Państwu, bo nie chcę dzisiaj przedłużać, nie chcę przedłużać, niektórzy oglądają Dżokowicza z Marejem, niektórzy się szykują na mecz polskich siatkarzy, nie ukrywam, że ja również, a nie chcę, żeby było tego wszystkiego za dużo. Jedna myśl, która no, w tej kolejności zaczyna pokazywać pewnego rodzaju no rzeczywistość w innej postaci. Tu jest artykuł naukowca, przegląd tektoniki ekspandującej Ziemi. O co tutaj chodzi? Autor,
pan dr James Maxlow, jest to człowiek, który od wielu, wielu lat mówi o tym, publikuje książki na temat tego, że Ziemia się rozszerza. Że kiedyś kontynent pod tytułem Pangea, czyli jeden kontynent, był dlatego jednym kontynentem, nie dlatego, że się płyty tektoniczne przesuwają, one się przesuwają, ale nie dlatego, że one się ruszają, tylko dlatego, chociaż w pewnym stopniu na pewno się ruszają, ale przestrzeń między nimi się zwiększa z racji tego, że Ziemia się rozszerza. On tutaj używa szereg różnych takich bardzo ciekawych pojęć, daje no, pewne formuły i tak dalej. Podaje też, jak historycznie postrzegano Ziemię, ale chcę Państwu pokazać przede wszystkim jedno takie zdjęcie, może ja je trochę powiększę, żebyście sobie spojrzeli. Zobaczcie, jeżeli chodzi o to, no powiedzmy sobie stąd, Ocean Indyjski i to, co się działo z kontynentami. Ziemia powiększając się powodowała, że między kontynentami, między płytami zwiększała się przestrzeń, ona się zwiększa, ten proces dzieje się cały czas. I powiem szczerze, ja nie mogłem się pozbyć wrażenia i to jest ten właśnie cichy głos, który gdzieś tam w każdym nas jest. Jak to czytałem, no wręcz mogę powiedzieć prawie, że mnie sparaliżowało. Ale na koniec troszeczkę podsumowanie będzie w następnym artykule, troszeczkę z tego, o czym on mówi. Rekonstrukcje subkontynentów Pangei, Gondwany i Rodini oraz mniejszych subkontynentów na modelach Ziemi sprawdzonych w oparciu o teorię ekspandującej Ziemi dowodzą, że zamiast stanowić rezultat przypadkowych wydarzeń o charakterze rozpraszania lub łączenia lub zderzania, układ i kształt kontynentów jest wyrazem ewolucyjnego procesu formułowania skorupy. Wyróżniającą cechą kontynentów zostawionych na każdym modelu wykonanym w oparciu o teorię tektoniki ekspandującej Ziemi jest wzajemny związek pomiędzy kontynentami, basenami osadowymi, siecią kontynentalnych mórz oraz ruchami skorupy. Zmiany tych elementów w czasie dały zmiany rozkładu odsłoniętych obszarów kontynentalnego lądu. Konfiguracja subkontynentu jest więc zdefiniowana przez progresywne rozszerzanie kontynentalnych basenów osadowych. Nieustannie ruchome skorupy i zmiany w poziomie mórz oraz z otwieraniem i gwałtownym przyrostem powierzchni współczesnych oceanów aż do obecnych ich rozmiarów. Drodzy Państwo, ja sobie uzmysłowiłem, przecież wiele pism, nie tylko Biblia, mówi o potopie. I teraz pomyślcie sobie, jeżeli Ziemia kiedyś była dużo, dużo mniejsza niż dzisiaj, a jesteśmy pewną planetą, której życie oparte jest o wodę, o węgiel tak naprawdę też, i tej wody, no, żyjemy w tej hydrosferze, tak? I tej wody było wtedy no, tyle samo, ile dzisiaj, ale planeta była mniejsza. Czyż nie dowodzi to tego, że na wysokich górach znajduje się dzisiaj różnego rodzaju skorupiaki morskie i tak dalej? I w momencie, kiedy ta Ziemia się rozszerzała, nie to, że wody ubywało, lądów przybywało, wody niby przepowierzchniowo, powiedzmy, przybywa, tak? Kontynenty się rozeszły, ale woda, no, opadła. Dzisiaj czy grozi nam potop? No, czasami manipulujemy pogodą i widzimy, że miejscowo tak, bo ktoś sobie uzurpuje pewne prawo do sterowania pewnymi mechanizmami i robi to. Ale czyż tak naprawdę my sami też nie możemy sterować, mając świadomość tego, czym jesteśmy, co się dzieje dookoła nas? Przecież jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość osób, i tutaj przypominam o haśle efekt setnej małpy, które będą jednomyślnie pomimo różnic, pomimo wielu różnic i zawodowych i tak dalej, ale będą ponad podziałami, skupią się na tym, czego naprawdę chcą, ich świadomość jest w stanie uczynić z naszej planety pojazd kosmiczny. To mnie tak trafiło samo z siebie. Oglądamy różne filmy fantastyczne, gdzie mówi się o polu siłowym. Myśl jest energią, jest siłą. Skondensowana myśl daje konkretny, namierzalny efekt. Przykłady, Chrystus, Sai Baba. Są doświadczenia w laboratoriach w Stanach, gdzie ludzie podłączeni pod kabelki materializują przedmioty, które są im pokazywane na obrazkach. Nie potrafią tego jeszcze utrzymać, ale tutaj też chodzi o pewną determinację. Druga rzecz, że ci, którzy to robią, chcą to utrzymać dla siebie. Zostawiam Państwa z tą myślą tego, że Ziemia
jest pojazdem kosmicznym, a my jesteśmy podróżnikami na tej planecie i to, gdzie ona doleci, i to, co się na niej będzie działo, zależy tylko i wyłącznie od nas. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to, że zaszczyciliście moje urodziny dzisiaj swoją obecnością. Zapraszam do swoich refleksji na Skype'ie, czy tudzież na maila. Także zapraszam, żebyście Państwo pisali do mnie. Odpisuję, czasami mi się zdarza, że gdzieś coś ucieknie, ale myślę, że nie ma przypadków. Myślę, że nie ma przypadków. Mi było bardzo, bardzo miło i niezmiernie, powiedziałbym, no tak radośnie, że mimo tych wszystkich okoliczności, przeciwieństw, które po drodze mnie spotkały, żeby no mało nie doszło do tego, żeby ten program nie poleciał dzisiaj, to jednak się spotkaliśmy. I zapraszam też do tego, abyście mówili o tych programach innym ludziom. I tutaj ktoś ostatnio powiedział, że jakaś tam sława. Drodzy Państwo, to jest jedna z korzyści. Naprawdę, ja bym się nie wychylał, gdybym no miał inne podejście. Kiedyś miałem inne, nie wychylałem się, ale czasami życie stawia nas wobec pewnych sytuacji, tak jak tego gościa, tak? Masz być aktorem. Mała dygresja na koniec. Każdy z nas poniekąd jest wielkim aktorem na wielkiej scenie życia, na wielkiej scenie zwanej Ziemią. O aktorstwie trochę sobie pogadamy, bo jakieś tam doświadczenia w tej materii również mam i zapraszam jeszcze raz za tydzień do kolejnego programu. Dziękuję i do usłyszenia.